Hej, hej, witajcie wszyscy w nowym vlogasku, Bielizna Termiczna. Bo dzisiaj jedziemy do Gdańska zobaczyć, co słychać w Gdańsku i dlaczego tak drogo. Lecimy jarmarki obkukać. Dorota już mówi, już idę. Ja tu w lusterku wam nagrywam, bo to jest taki jedyny kąt, w którym nie ma jakiegoś światła porażającego. Niech ja sobie... Bo tak to jestem prześwietlona i wyglądam jak... Coś tam. Także bielizna termiczna. Proszę bardzo, bluza. Teraz bluzę zmienię na kurtkę. Spodnie, gietry termiczne. Zobaczymy, czy damy radę. Jak nie damy, to będziemy wracać. Ale mam nadzieję, że coś uda się pokazać. To mnie dusi, aczkolwiek myślę, że bardzo słusznie. Niech dusi. Jak musi. Także witajcie w nowym vlogasku. I lecimy. Hello, hello. Dawno nie miałam na sobie tylu warstw. Ale wiecie, wieje. Mam dużo warstw. Outfit of the day na kloszarda. A tu widzicie moje łóżeczko. Dorota się zaśmiewa. To się nie ma co śmiać. Moje łóżeczko. Łóżka jak łóżka. Nie no, świąteczne jest, zimowe jest. No, proszę bardzo. Poziom gwiazdkowości. Mrozu wielkiego nie ma, rzeka płynąca. Proszę bardzo. Ale... Widoki, słuchajcie, piękne. Znaczy zaraz będę ja, to tak mniej piękny widok. Niemniej. Hello, Dream Team. Hello. Czuję się jak robot. Nie mogę zginać się w stawach, ale jest okej. Przynajmniej są ładne widoczki. Super, aż pokażę wam. I mamy kolejny park. Tutaj nam szumi rzeka. A tutaj pięknie zaśnieżone. Tak zwana latem strefa chilloutu. Tak, bo są takie leżaki. Myśmy tu nawet były. Byłyśmy. Na pewno pamiętacie. Trawy zimozielone. I o. Tup. Ląduję SKM-ką. Także tory. I pociąg. No to co? Śnie fajnie. Aha. Wow. Nice. Ja bym pan jak taki uniciu w tej masce. Oddychać. No i mamy to. Forum. Pięknie udekorowane. Cuda. Thank you.
ale wielkość tej choinki jest przytłaczająco ogromna. Znaczy przytłaczająco dużo światełek. Nic to nie przytłacza. Zobaczymy, jak będzie w nocy. O matko, jakie piękne. Na stację wracać, nie? Tak. Wychodzimy na długą. Voilà. Jesteśmy na Starym Mieście, nie? Pięknie, pusto. Pójdziemy do Gruzińskiej, nie? No. Tradycji musi stać się zadość. Zobaczymy, co nad Motławą Mołtawą. Mołtawą. O, tutaj są też budeczki. Będziemy szli, to będziemy patrzeć. No jest kawałek jarmarku, o. Także piękno, ludzie, cudownie, i nie ma ogródków, i nie ma różnych wariant. No i jest szerzej i można spokojnie przejść. No. Nie to, że nie lubimy turystów, ale bardzo lubimy turystów. My jesteśmy prawie turystki, no. Poniekąd ja już wiem po kolei stację, to już nie jesteśmy. To już się nie liczy jako turystka. Czekajcie. Spacery po Gdańsku. Poszukiwaniu świątecznego klimatu. Dream Team. Żeby nie było, że ja sama. Szukamy. Dorota robi mi zdjęcie. A ja sobie tutaj was podtrzymam. Wszystko widać. Pałac dwór Artusa, tak. Neptun nieodziany, zimno chłopakowi i choinka. No i mamy piękny widok kamienicy w Gdańsku. Tłum nie zasłania. Cudownie. Dorota tam tworzy różne ważne. Choinkę też dali dużą. Słyszę jakieś małe ptaszki, a na drzewkach ćwierkają. No i pięknie. Pomimo pewnych smutków, dylematów i różnych innych rzeczy, stojąc sobie tutaj na środku, pomyślałam sobie, mam piękne życie. Tak sobie pomyślałam. I zaraz przekroczymy granicę, barierę. I idziemy nad rzeczkę. Tak Mołtawa, tak Motława. Ale to po mojemu. Zawsze litery zmieniam.
tramwaj, ale to jeszcze troszkę. Tu mamy jak zwykle piękne kamienice, a tutaj całą uliczkę knajpek. Fajnie jest ten domek zrobiony, nie? Tutaj jest balkon właściwie za szybą. Tak. Właściwie weranda to się kiedyś nazywało, teraz pewnie jakieś patio loggio albo inne strogio. No ale ja tam wieć, oświećcie mnie w komentarzach, kuźwa, jak mi tak chłopaki i dziewczyny. Klękajcie narody. Właśnie tak patrzę, że kamieniczki ładne, ale duży Mikołaj tam będzie. Dążymy, wiecie gdzie? Już wam mówię, opowiadam. Do sklepu Bolesławca. Zobaczcie, jak się rozbudowuje dalej Gdańsk. Rozbudowuje się dlaczego? Dlatego, że zimą nie ma tak turystów i to wszystko można też robić. No ale obrazek przecudny. Duży Mikołaj. Ostatnio bardzo popularny motyw. Dziadków, dorzeków. A jak ktoś chce się poczuć creepy, to nad nami dźwig. Zjawiam dźwig. Kamieniczki, dźwig i my szukamy. Na wysokie stanowiska są. Szukamy tego Bolesławca. Słuchajcie, bar mleczny, ale piękny. Mamy rowerek. Mamy bar mleczny. Super. Nie można odmówić tej restauracji. Piękności, przepychu, stroju, gałązki, światełki. Zobaczymy, jak będzie wieczorem. Przepraszam. Nagrałam. Będzie do wycięcia, ale... Nie, bo śliskie buty. Zobaczcie, gdzie my się przeprawiamy. I to się jeszcze trzęsie. Żeby pójść do tego Bolesławca, bo wszędzie remonty robią. Ale z tej perspektywy Gdańska też to chyba nie mieliście, co? Myślę, że nie. No i co? I ta perspektywa gdańska nie jest już taka widokówkowa, co? Byliście? Byliście? No nie, że nieładnie, tylko nie byli. Bo remonty są i trzeba wchodzić. Ale cały most nam ściągnęli. No. To już byśmy nie weszli. Przyjdziemy, sprawdzimy. Ładnie latem. Tu jest Narnia. Tadam. Na szczęście udało się zaparkować w tak dobrych okolicznościach przyrody. I lecimy dalej. I przez chłody i głody. Maseczkę muszę znaleźć, jeszcze dobrze prawisz. Dotarłyśmy. Idziemy zakupić. Niestety. Poziomy muszą być, niestety można zbliżyć. To już nie ma tego dziemna jarmaczek. To była ta ulica, ta. Tak. Jarmaczki, już idziemy coś zjeść. No idziemy po drodze. W tym sensie. A my jak zwykle, żeby tradycje stały się zadość. Czekamy. Ani. No nie mam pojęcia. Thank you.
sesja zdjęciowa naszych krańców. I lemoniad. Oficjalnie lemoniad. Oficjalnie lemoniad, a nie problem. Śliczny. Tak, ten też jest ładny.
pięknej, dużej choinki. A, jeszcze nie przeszliśmy przez tunel. Wróci, ale to tak nie wygląda poniekąd. Idziemy jeszcze do choinki? Stań sobie tam tak jeszcze. Se stanę, czekajcie. Choinko, widzicie choinki? O, to jest odbicie. To jest co? O, wszystko widać. Światło ładne w tym tunelu, powiem wam. Przygotowałam maseczkę, bo sama rano spotkałam policję. Jak sprawdzali maseczki, nie będę idiotą dawać mandatu, nie przyjęłabym. No, ale to wiecie, trzeba być lisem i lwem, jak mówią. Jednocześnie? Tak. A nie wolno. Nie, vlog. O, tak to jest. Nadajemy. Spotkałam się pierwszy raz z reakcją, ale zobaczcie choinka. O, nie widać. Ta-da. No i co? Jesteśmy z powrotem w Wejherowie i słuchajcie, godzina 20, a pusto. Super, można zdjęcia porobić, pofilmować. Ja już się będę z wami żegnać. Na dzisiaj koniec.
Być może pojawi się kolejny vlog wigilijny, ale to już zobaczymy. Miło było Was gościć i z tak pięknym widokiem. Dobranoc. Dorota wyłączy, bo mi ręka skostniała.